czy kebab z żabki to dobry wybór? Załóżmy, że jesteś na mieście i chcesz coś zjeść na szybko, ale zależy ci na tym, żeby dalej to było coś w miarę zdrowego, a nie byle fast food. Oceniam dwie wersje kebaba z żabki. Kebab w wersji z wołowiną ma dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, dużo kalorii i w składzie znajdziemy nawet łój. To nie jest dobry wybór. Za to ta wersja z kurczakiem ma 5 gramów błonnika, 25 gramów białka i aż 25% warzyw. Mimo, że ma sporo kalorii, bo aż 575 i mnóstwo dodatków, to za 13 zł, to czasem możemy sobie pozwolić na szybki, nieźle zbilansowany posiłek.